Od początku mojej działalności na YouTubie pokazywałem Wam możliwości tanich podzespołów w grach. Często udowadniałem tymi materiałami, że aby cieszyć się rozgrywką w najnowszych tytułach, wcale nie trzeba wydawać majątku. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam kartę graficzną kupioną za 80 zł. Jest to naprawdę śmiesznie niska suma, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt do grania. I w pierwszej myśli wydaje mi się, że może kojarzyć się z jakimś retrograniem lub bardzo, bardzo starą technologią. Jednak jak jest w rzeczywistości? Co potrafi karta za 80 zł w 2023 roku? Przekonamy się w dzisiejszym materiale. Zapraszam! No dobrze, ale nie będę Was już dłużej trzymał w niepewności. Za 80 zł udało mi się kupić GTX 950. Na pierwszy rzut oka wydała mi się to bardzo atrakcyjna cena. Standardowo wieczorkiem po pracy przeglądałem sobie ogłoszenia na OLX-ie i znalazłem właśnie tego GTX-a. Co prawda już od dłuższego czasu nie śledzę rynku kart graficznych i nie wiem, jak te ceny wyglądają. Zresztą ciężko wiedzieć dokładnie, ile kosztuje każdy model, jednak taką cenę orientacyjną miałem w głowie. Wydawało mi się, że to będzie coś na poziomie 200 zł, troszkę przestrzeliłem tą cenę, bo w rzeczywistości okazuje się, że jest to delikatnie mniej. Wydaje mi się, że taka średnia cena z Allegro to około 150 zł. Zapewne z jakimiś negocjacjami da się wyrwać nawet taniej. Jednak nie zmienia to faktu, że to wciąż dobra cena. Postanowiłem dokonać zakupu, okazało się, że sprzedający mieszka bardzo blisko, więc stwierdziłem, że od razu do niego podjadę. Na miejscu zastałem mega sympatycznego i młodego chłopaka. Gdybyś jakimś cudem to oglądał, serdecznie Cię pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. Postanowiłem dokonać zakupu w ciemno, nie sprawdzałem tej karty graficznej. Stwierdziłem, że ta suma jest na tyle niska, że nie ma co tracić czasu na to sprawdzanie. Jednak Wam odradzam takich zakupów, nigdy nie wiadomo, co ludzie sprzedają i zawsze warto sobie sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Ten chłopak po prostu wzbudził moje zaufanie, a cena była na tyle niska, że stwierdziłem, że po prostu to kupię i pojadę, sprawdzę sobie w domu. Po krótkiej rozmowie ze sprzedającym szybko okazało się, że sprzedaje on cały zestaw komputerowy. I jak możecie się domyślić, moje zakupy nie zakończyły się na samej karcie graficznej. Gdy tylko wszedłem do pokoju sprzedawcy, moją uwagę przykuła obudowa, która jak przystało na obecne czasy miała pełno światełek, cztery wiatraki i fajny panel, który pozwolił podziwiać podzespoły komputera. Jeśli ktoś śledził moje poprzednie materiały, dobrze wie, że mój główny PC siedzi w takim malutkim blaszanym piekarniku, który ma problemy z utrzymaniem jakichkolwiek sensownych temperatur i właściwie od dłuższego czasu rozglądałem się za obudową, która by poprawiła te temperatury i też wyglądała lepiej, bo nie ukrywajmy, że ta poprzednia była okropna. Obudowa, którą dostrzegłem w tym pokoju, prezentowała się naprawdę zacnie. Jak po czasie się okazało, nie jest to jakiś wybitny produkt, jednak zdecydowanie lepszy niż to, co wcześniej posiadałem. Mówimy tutaj o obudowie Genesis Titan 750. Można powiedzieć, że przytrafił mi się delikatny łut szczęścia i sprzedawca chciał za nią tylko 40 zł, więc cena jest naprawdę atrakcyjna. Bez zastanowienia ją zakupiłem. Przy okazji jeszcze udało mi się dorwać monitor Full HD od LG za bodajże 30 zł, już nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić tej sumy, ale wracajmy może powolutku do bohatera naszego odcinka. Te materiały nie mają żadnego scenariusza, ja sobie po prostu na luzie siedzę przed mikrofonem i opowiadam, dlatego czasami odbiegam od tematu, ale już wracamy do GTX 950. Przejdźmy teraz do informacji bardziej technicznych, żeby spróbować sobie zobrazować, z czym właściwie mamy do czynienia. Karta teoretycznie miała uzupełnić lukę między GTX 750 Ti a GTX 960. 950 raczej od początku nie robiła gigantycznego wrażenia, bazowo taktowanie rdzenia wynosi 1024 MHz i mamy także do dyspozycji 2 GB pamięci GDDR5. Teraz dla wielu pewnie rozpoczyna się najciekawszy element tego filmu, czyli zobaczymy, jak ta karta graficzna przetrwała próbę czasu. A sprawdzimy to w najprostszy możliwy dla gracza sposób, czyli po prostu będziemy grać. Na pierwszy ogień idzie Counter-Strike Global Offensive, czyli już kultowy tytuł i wciąż bijący rekordy popularności, a na ustawieniach wysokich w rozdzielczości Full HD możemy liczyć na klatkaż powyżej 100 FPS-ów na mapie The Dust 2. Na przestrzeni lat ja już sobie wypracowałem taką formułę, że stopniowo sobie zwiększam poprzeczkę, czyli zaczynam od jakichś tytułów mniej wymagających i stopniowo przechodzę sobie do bardzo, bardzo świeżych tytułów. Teraz przed Państwem Diablo 3, niedługo premiera 4, więc stwierdziłem, że fajnie będzie sobie prywatnie ograć diabełka. Zawsze grałem łowcą demonów, stwierdziłem, że czas to zmienić i wybrałem sobie klasę czarodziejki i naprawdę miło się zaskoczyłem. Czarodziejka robi robotę i
na ustawieniach najwyższych możemy tutaj liczyć na klatkaż od 80 do nawet 100 klatek, co myślę, że już każdego usatysfakcjonuje. Następny jest Tomb Raider z 2013 roku. Jak wielokrotnie powtarzałem, jest to swego rodzaju restart przygód pani Lary Croft. Ja naprawdę lubię wracać do tego tytułu, zwłaszcza przy testach, ponieważ ta gra nawet na niskich ustawieniach graficznych wygląda bardzo ładnie, a działa na bardzo słabych konfiguracjach w przyzwoitym klatkarzu. Teraz akurat mają Państwo przed oczyma ustawienia Ultra, tak sama gra wybrała, i przy tych ustawieniach możemy liczyć na klatkarz od 40 do 50 fpsów. I jak na taką grę, wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo satysfakcjonująca liczba. Teraz zostawię Państwa na chwilkę z bardzo klimatyczną cutscenką i widzimy się już przy takich większych wyzwaniach, czyli dosyć nowych grach. Fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Jak już wcześniej wspomniałem, będziemy sobie stopniowo zwiększać poprzeczkę i w ten sposób dotarliśmy do polskiej produkcji Dying Light 2 na ustawieniach bardzo niskich w rozdzielczości Full HD i z włączonym skalowaniem rozdzielczości na poziomie zrównoważonym mamy około 30 fpsów, co czyni ten tytuł jak najbardziej grywalnym. Jeśli chodzi o sam gameplay, wygląda on dosyć karkołomnie. Ja do tego tytułu prywatnie podchodziłem w okolicach premiery. Wydaje mi się, że chyba nawet złożyłem preorder z tego co pamiętam, jednak od premiery minęło już z półtora roku. Ten czas zapierdziela naprawdę szybko. Jeśli chodzi o mechaniki, ja już dużo pozapominałem. Jednak udało mi się wygrać tą walkę i co najważniejsze, zaprezentować działanie samej gry. Naprawdę fajnie, że Steam zapisuje w chmurze moje postępy, ponieważ nie musiałem rozpoczynać przygody od nowa, tylko sobie wczytałem randomowy save i zacząłem grać. Następnym i zarazem już ostatnim tytułem, jeśli chodzi o ten materiał, będzie Assassin's Creed Valhalla. Ta gra ostatnimi czasy króluje na moim kanale. Jest to spowodowane bardzo prostą rzeczą. Po prostu ogrywam sobie ten tytuł na swojej głównej konfiguracji i gdy zmienię kartę graficzną czy procesor, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uruchomić Assassina. Jeśli chodzi o GTX 950, byłem dosyć sceptycznie nastawiony. Szczerze mówiąc, nawet nie zakładałem, że Assassin zadziała w jakimkolwiek przyzwoitym klatkarzu, jednak miło się zaskoczyłem. Mamy ustawienia niskie, rozdzielczość Full HD i klatkaż na poziomie 30 fpsów, co daje naprawdę płynną i, może to co teraz powiem jest dosyć kontrowersyjne, konsolową płynność. Jednak jak mogą Państwo zauważyć, jakość obrazu pozostawia wiele do życzenia, krawędzie i obiekty są bardzo zamazane i wygląda to szczerze mówiąc kiepsko. Na ustawieniach wysokich ta gra naprawdę potrafi zrobić wrażenie, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś krajobrazy. Tutaj ten czar ucieka, jednak sami Państwo ocencie jak to wygląda, czy bylibyście w stanie kończyć Assassina w takiej jakości? Testy mamy już za sobą, więc możemy powolutku spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy GTX 950 wystarczy do grania w 2023 roku.
Jak większość mogła się już domyślać nawet przed obejrzeniem tego odcinka, odpowiedź jest jasna. Niestety GTX 950 lata świetności ma już dawno za sobą i jeśli chodzi o najnowsze tytuły, niestety nie radzi sobie najlepiej. Jednak nie zawsze wszystko jest czarno-białe. Wszystko zależy od tego, czego wymagamy od komputera. Jeśli chodzi o granie w sieciowe gry typu Counter-Strike Global Offensive, LOL, to ten GTX radzi sobie naprawdę świetnie. Ja z nim spędziłem około 2 miesięcy i wcale nie czułem żadnego dyskomfortu, świetnie mi się grało. Jednak jeśli stawiamy na ogrywanie najnowszych tytułów, to niestety GTX 950 nie wystarczy. Jednak pamiętajmy, że jest to karta graficzna za mniej niż 100 zł i w tej cenie jak najbardziej warto ją zakupić. Teraz niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego powiedziałem, że ta karta graficzna nie wystarczy do najnowszych tytułów, skoro w Dying Light mieliśmy 40 FPS-ów, w Assassinie 30. Pamiętajcie, że te testy nie zawsze są równe. Każda gra w danej lokalizacji wymaga czegoś innego i ten klatkarz będzie inny. Ja doskonale pamiętam swoją przygodę z Oblivionem, ja już ją kilka razy wam opowiadałem, jednak teraz idealnie wpasowuje się do tego klimatu, więc wam ją przypomnę. Ja Obliviona ogrywałem jako dziecko na swoim pierwszym laptopie, był on dosyć słaby, nie pamiętam dokładnej specyfikacji, jednak na pewno była tam zintegrowana karta graficzna i ja w ogóle zastanawiałem się, czy taka gra jak Oblivion mi zadziała. Gra zaczynała się w takich podziemiach, to było chyba więzienie z tego co pamiętam i byłem bardzo zaskoczony, gdy zobaczyłem wysoką liczbę klatek. Cieszyłem się, że gra jest grywalna i będę mógł cieszyć się tym światem. Jednak dosłownie po godzinie gry wychodziliśmy na powierzchnię i te klatki drastycznie spadały w dół. Dlaczego to opowiadam? Dying Light 2 testowaliśmy w walce, co prawda widzieliśmy kilku przeciwników, jednak gdybym dotarł do jakiegoś bardziej zatłoczonego miejsca, te klatki mogłyby być niższe. Z kolei Assassin's Creed wyglądał, szczerze mówiąc, kiepsko. Oczywiście tutaj już dochodzą kwestie indywidualne, co kto wymaga od danej gry, jednak ja na GTX 950 wolałbym odpuścić granie w najnowsze tytuły, bo tutaj w niektórych przypadkach musielibyśmy mocno schodzić z rozdzielczością, a i tak nie każda gra by nam zadziałała. Jednak jeśli chodzi o jakiegoś niedzielnego gracza, który sobie chce nadrobić klasyki sprzed kilku lat, śmiało polecam GTX 950. To jest moja opinia na temat tej karty graficznej, wasze oczywiście mogą być odmienne, chętnie ich wysłucham, a na chwilę obecną ode mnie to tyle, trzymajcie się, pa pa!